Niecały miesiąc przed pierwszym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich nasi zakończyli zgrupowanie w Oberstdorfie. Rozpędzali się już na torach lodowych, ale lądowali wciąż na igielicie. Dwa treningi dziennie, łącznie około 8 skoków. Cel na ostatni miesiąc to podtrzymać ich wysoką jakość. Forma jest bardzo dobra, skoki wyglądają nieźle. Jesteśmy gotowi do nowego sezonu. Trzeba jeszcze utrwalić zmiany wprowadzone przez nowego trenera. Poprawiłem przede wszystkim prędkości najazdowe, poprawiłem samo ułożenie ciała w pozycji najazdowej, przez to ten kierunek odbicia jest już właściwy. Przejście z torów ceramicznych na lodowe nie sprawiło skoczkom większych problemów. Te tory lodowe nie wpłynęły zbyt negatywnie na moje skoki. Wiadomo, że trzeba przyzwyczaić się do nowej nawierzchni, ale ze skoku na skok czuję, że jest coraz lepiej. Teraz zawodnicy czekają już na pierwszy śnieg. Kolejka na rozbiegu. Zawodnicy czują tutaj powiew zimy. Przejście na tory lodowe i forma, jaką prezentują teraz polscy skoczkowie, oto zapowiedź ogromnych czekających nas emocji podczas pierwszych konkursów Pucharu Świata. Z Oberstdorfu dla sportu Sebastian Szczęsny.